Rozmowa dnia w News Radio. To rozmowa dnia, Mateusz Iżakowski, kłaniam się. Dziś moim i Państwa gościem jest doktor habilitowana Katarzyna Kotarska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor do spraw studenckich. Dzień dobry, pani prorektor. Dzień dobry, panie redaktorze i państwu. Pani prorektor, przed nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tym tematem się dzisiaj zajmiemy. Z tego, co widzę na koncie orkiestry, jest już 30 milionów. To całkiem pokaźna suma. W tym roku Uniwersytet Szczeciński także bierze udział właśnie w tej akcji i chciałbym zapytać, jak to wszystko u pani się zaczęło. Na pewno pani słyszała już o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dawno, dawno temu, ale jak to się zaczęło, że pani zaczęła kwestować właśnie tutaj z Uniwersytetem Szczecińskim? W zeszłym roku poprosiła mnie pani Alicja Remiszewska, czy mogłabym być wolontariuszem i przyjąłem to z ogromną radością. Natomiast już po zeszłym roku z panią Alą doszłyśmy do porozumienia, żeby to zrobić troszeczkę huczniej i tak, żeby cały uniwersytet brał udział. I no, chcemy pomagać ludziom. I w tym roku sztab jest na Uniwersytecie, tak jak w zeszłym roku szczecińskim, na Wydziale Finansów i Zarządzania, na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ulicy Mickiewicza. Nawet mamy dzisiaj spotkanie o godzinie 19:30, gdzie będziemy już dopracowywać i omawiać szczegóły, wszystko, gdzie powinniśmy być, jak organizujemy. A przede wszystkim no, chciałabym raz, że pokazać innym, że można, dwa, że to jest ogromny cel, a poza tym no, ja jednak zawsze dla mnie najważniejszy jest drugi człowiek i tam, gdzie mogę, staram się uczestniczyć i wspierać innych. Pomimo niepogody trzeba przecież kilka godzin spędzić poza domem, poza pracą. I nieraz na mrozie to było, prawda? A sprawia to przyjemność. Sprawia to ogromną przyjemność, a poza tym, tak jak w zeszłym roku, to nie jest tylko tak, że ktoś wkłada pieniążki do puszki i odchodzi, tylko zawsze jest krótka rozmowa. I w tym roku liczę na to, że tych rozmów będzie bardzo dużo i dlatego na przykład na fanpage'u jest zaznaczone, że będę wyraźnie od tej 10 do 13 na Jasnych Błoniach, bo liczę bardzo, że właśnie wtedy przyjdą tam studenci albo nasi pracownicy i będziemy mogli porozmawiać. Półprywatnie, prywatnie, czy nawet o sprawach służbowych. No a inny czas to już spędzę spacerując po całym Szczecinie i też chcę dojść do Galaksy, bo tam z kolei będzie nasz AZS, który też chcę wesprzeć i w którymś momencie na pewno tam pójdę, żebyśmy połączyli siły. To jeszcze wrócę do zeszłego roku. Zdradzi nam pani, ile się udało pani zebrać w zeszłym roku do puszki? Nie, bo ja nie mogłam do niej zajrzeć, ale ogólnie sztab zeszłoroczny zebrał 120 tysięcy. Także. I to był absolutny rekord. To był rekord i w tym roku no, chcemy go pobić. Taki jest nasz cel. Taki jest cel. No to opowiedzmy sobie o samym sztabie, bo to jest naprawdę armia ludzi, która bierze udział właśnie w organizacji tego wszystkiego. Rzeczywiście to są niesamowici ludzie, bo wszystkich łączy nas to samo, chęć pomocy. Jest 100 wolontariuszy, 25 firm, które również będą kwestowały i jest 30 firm, które będą, znaczy nie prowadziły, tylko biorą udział w licytacji na Allegro, więc myślę, że to jest ogromny sztab. Również w niedzielę 28 jest taki, tak pięknie to mówimy, że rozbłyśnie nasza scena w ogrodach w Śródmieście, gdzie będzie zaproszonych dużo, to niespodzianka, ważnych osób ze Szczecina, miasta Szczecina i naszego uniwersytetu. Będą artyści lokalni, różne występy, do tego będą licytacje lokalne, stacjonarne, które jeszcze jak ktoś nie zdąży na Allegro, będzie mógł licytować właśnie na ogrodach w Śródmieście. To ja się zatrzymam przy licytacjach na Allegro. Przejrzałem te licytacje i można powiedzieć, że wybór jest spory, bo to są gadżety Uniwersytetu Szczecińskiego, koszulki sportowców, ale i także spotkania ze znanymi osobami. Są spotkania ze znanymi osobami i też tutaj z Uniwersytetu Szczecińskiego i oczywiście z miasta Szczecina, bo tutaj miasto również zgadza się i współpracuje razem z nami.
Do tego uniwersytet wystawił weekendowy wyjazd i spędzenie czasu w Pogorzelicy dla dwóch osób. No i oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, masę różnych ciekawych gadżetów. Z tego, co widziałem, to także były spotkania między innymi z władzami Szczecina, z władzami tak. województwa, także można wylicytować chociażby kawę z panem prezydentem. Kawę z panem prezydentem, kawę z panem rektorem, także rzeczywiście myślę, że to są bardzo ciekawe spotkania i wydarzenia. Myślę, że każdy by chciał. Warto tutaj też wspomnieć o celu, na jaki zbierane są pieniądze. Płuca po pandemii. Jak wiadomo, ta pandemia, którą mieliśmy kilka lat temu, kolokwialnie powiem, przeczołgała cały naród. Są osoby, które do tej pory zmagają się ze skutkami chorób płuc, chorób związanych właśnie z COVID-19. Ta pomoc jest potrzebna według pani, bo szpitale wydają się dobrze zaopatrzone w sprzęt medyczny, ale czy jeszcze musimy pomagać w ten sposób? Ja uważam, że to jest konieczne i musimy. Wszyscy znamy dokładnie pandemię. Myślę, że jest wiele osób, których dotknęła albo zdrowotnie, albo to, że stracili kogoś z rodziny. Natomiast myślę, że każdy z nas przeżywa to, że jeżeli korzysta z usług szpitala i rozgląda się po nim, to rzeczywiście te serduszka albo napisy gdzieś są, że to jest sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I zawsze się zastanawiam, co by było, gdyby ten sprzęt się tam nie znalazł. Czy szpital dałby sobie radę, czy właśnie to jest coś, co dokłada i pomaga, czy było to na noworodki, czy było to na inne choroby. Natomiast pandemia mocno się odbiła. Ona się odbiła i na płucach, i na zdrowiu psychicznym naszej młodzieży i ludzi. No i to, że wielu z nas straciło członków rodzin i przyjaciół. No i właśnie to jest bardzo smutne, ale jednocześnie mamy szczęście, że mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która swoją działalność zapoczątkowała już 32 lata temu. Pani pamięta pierwszy finał? Tak, bardzo. Bardzo, bo uczestniczyłam w tym od początku. Natomiast cieszę się, bo różnie to się rozpoczynało, różne były opinie i tak naprawdę nie dawano szans, że to będzie, na pewno w tamtym momencie nikt nie myślał, że to będzie aż tyle lat. I myślę, że to będzie trwało i trwało. Myślę podobnie, że to będzie trwało. Sam jestem przecież wolontariuszem już od wielu lat. Pani prorektor, może zachęćmy wszystkich do tego, aby wzięli udział w niedzielę w tej wyjątkowej akcji największej orkiestrze grającej na świecie, bo przecież orkiestra gra na całym świecie. Są 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na całym świecie na ulice miast, miasteczek. Do tego można powiedzieć, że tysiące aukcji, licytacji. No, trzeba wziąć w tym udział, bo ja sobie nie wyobrażam tej jednej niedzieli w styczniu, gdzie po prostu nie pójdę z puszką albo nie przykleję sobie serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja bardzo lubię obserwować już po finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak każdy przez pewien czas ma to serduszko. Potem to już czekamy na kolejny rok i na znowu to czerwone serce, ale to jest takie bardzo miłe i takie podniosłe. I też bardzo lubię patrzeć, jak chodzą dzieci z rodzicami. Sami, że tymi wolontariuszami są dzieci, rodzice jakby dla bezpieczeństwa chodzą i też mi się to podoba i zawsze mam przygotowane pieniądze, żeby tym dzieciom dawać, żeby ich nie zniechęcać, że już powiem nie, już przepraszam, ale serduszko mam. Natomiast byłoby mi niezmiernie miło, żeby państwo wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i być może znaleźlibyście się państwo na Jasnych Błoniach. Będę tam kwestowała od godziny 10 do 13, żeby mnie było łatwo znaleźć. To jest czas, który poświęcam nie tylko na kwestowanie, ale też dla państwa, zarówno dla pracowników, jak i dla studentów. Reprezentuję pana rektora i kolegium rektorskie, bo jakby zawsze mi jest najbliżej do tych studentów i będę czekała i mam nadzieję, że ta puszka się zapełni, a my pokonamy ten nasz rekord zeszłoroczny, czyli te 120 tysięcy. Jeżeli będziecie państwo chcieli właśnie panią prorektor znaleźć, to oczywiście zachęcamy do tego, aby pojawić się na Jasnych Błoniach. Pani prorektor będzie miała specjalny identyfikator, specjalną puszkę, po tym panią prorektor poznacie. I bluzę Uniwersytetu Szczecińskiego. Właśnie. Nie wiem jeszcze jak, bo na kurtkę na pewno, ale obiecuję, że na pewno będę w bluzie Uniwersytetu, będzie mi łatwo
łatwo rozpoznać. Dobra wiadomość jest taka, że pogoda ma dopisywać, ma być cudownie. Ciepło. Od tak. czasu do czasu może słońce wyjrze, ale w takim dniu słońce musi świecić po prostu. Byłam przygotowana, nawet gdyby padało, to będę miała parasol uniwersytecki. Także z daleka będzie można zobaczyć panią prorektor. Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także u nas w Szczecinie, a zwłaszcza wzięcie udziału w akcjach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych, a mottem zbiórki jest tu wszystko gra okej. I tak będzie na Uniwersytecie, także w najbliższą niedzielę, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Zapraszamy gorąco. Moim państwa gościem była dziś doktor habilitowana Katarzyna Kotarska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor do spraw studenckich. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu. Rozmowa dnia w News Radio.